O, sędziowie już na stanowiskach, a my wracamy do rywalizacji. Druga część pierwszego dnia eliminacji Mistrzostw Polski. Witamy ponownie serdecznie z Aquasfery. Dzień dobry, witamy. A już za moment wyścigi na 400 metrów stylem zmiennym, 100 metrów stylem motylkowym i wolniejsze serie na 800 metrów stylem dowolnym kobiet i 1500 metrów stylem dowolnym mężczyzn. A te konkurencje będziemy oglądać w trakcie drugiej części eliminacji. W pierwszej części rywalizacja na 50 metrów stylem dowolnym już za nami. Obyło się bez większych niespodzianek. Sędziowie już szykują się do rozpoczęcia tej drugiej części eliminacji. Jeszcze tylko szybka informacja, bo nie było okazji, żeby poinformować o tym w trakcie pierwszej części eliminacji. Sędzią głównym konkurencji męskich jest pani Ewa Furman, sędzią głównym konkurencji kobiecych pani Anna Świderska, a starterem całych zawodów jest pan Jarosław Jankowski. I też ważna informacja na starcie 400 zmiennym. Tutaj zarówno u pań, jak i u panów, tylko finał A przewidziany, a więc najlepsza dziesiątka kwalifikuje się do popołudniowych wyścigów. O, skromna obsada i u kobiet, i u mężczyzn. 16 osób zgłoszonych we wszystkich wyścigach będziemy oglądali po 8 zawodników, 8 zawodniczek w wyścigach kobiet. Już za moment ten pierwszy wyścig, w którym zobaczymy Annę Kempę z AZS-u UMCS-u Lublin, Aleksandrę Klusek z Polonii Warszawa, Aleksandrę Węgrzynowską ze Śląska Wrocław, Kingę Paradowską z 15 Bydgoszcz, Zuzę Famulok z Unii Oświęcim, Zuzę Nowak z Unii Oświęcim, Karolinę Wolską z 15 Bydgoszcz i Martę Marczak z SMS-u Galicji Kraków. Młoda obsada tego pierwszego wyścigu, wszystkie zawodniczki to nastolatki, no i mamy tutaj kilka zawodniczek, które wyróżniały się na rocznikowych mistrzostwach Polski. Rzuciła się w oczy od razu Aleksandra Klusek, która tutaj na torze drugim popłynie. Ona pierwszego dnia Mistrzostw Polski 15-latek w tej konkurencji startowała z najlepszym czasem zgłoszenia i w eliminacjach otrzymała dyskwalifikację. Nie popłynęła w wyścigu finałowym, a pewnie powalczyłaby tam o medal. No to tutaj dostaje okazję do tego, żeby zmierzyć się z rywalkami w Mistrzostwach Polski seniorek, seniorów, no i może powalczyć o miejsce w pierwszej dziesiątce, zobaczymy. Na pewno była w dobrej formie w Łodzi, co potwierdziła medalami srebrnymi na 200 metrów kraulem, złotym na 200 metrów stylem motylkowym, zatem na pewno Aleksandra była dobrze przygotowana, ale dotknięcie jedną ręką na nawrocie w eliminacjach sprawiło, że została zdyskwalifikowana. W stylu klasycznym. No ale mamy tutaj, nie wiem czy przede wszystkim, bo mamy przecież Kingę Paradowską, która przed rokiem stała na podium w tej konkurencji. No tak, miała miejsce drugie, przegrała tylko z Olą Knop po bardzo ciekawym wyścigu. No ale mamy też Zuzę Famulok, a więc mistrzynię Polski do lat 18. Zawodniczka, która naprawdę imponowała dyspozycją podczas Mistrzostw Polski w Lublinie zakończonych zaledwie kilka dni temu. A to cały czas 17-latka urodzona w 2003 roku, zawodniczka Unii Oświęcim. Widzimy, że to Aleksandra Węgrzynowska najlepiej rozpoczyna ten wyścig, pierwsze 50 metrów i to ona prowadzi, ale ona też bardzo dobrze radzi sobie w stylu motylkowym, więc to nie jest wielkie zaskoczenie. Famulok, Paradowska, dalej Klusek na miejscu czwartym. Oczywiście te eliminacje, tutaj nie będzie żadnego szalonego tempa narzuconego przez zawodniczki. Chodzi o to, żeby znaleźć się w pierwszej dziesiątce, żeby też jak najwięcej tych sił na popołudnie zachować. No ja będę patrzył z ciekawością na międzyczasy Zuzanny Famulok. Ona na torze piątym w Lublinie otwierała setkę minuta 4:30. No to tutaj jest odrobinę szybciej, minuta 4:14, sekundę dokładnie za Aleksandrą Węgrzynowską. A Kinga Paradowska, no spokojnie na miejscu trzecim, myślę, że ona tutaj doskonale wie, co robi, wszystko sobie wykalkulowała i bez problemów zakwalifikuje się do finału. Pytanie, czy będzie jej zależało na tym, żeby ten wyścig wygrać. Węgrzynowska cały czas prowadzi, Famulok przed Paradowską, tutaj nic się nie zmienia w tej czołówce. No i spore odstępy zaczynają się robić pomiędzy zawodnikami z czołówki. Przed rokiem Paradowska wygrała eliminację, 4:50:00 to był wynik, najlepszy wynik porannych wyścigów, a przypomnijmy, że
w tej konkurencji minimum na Mistrzostwa Europy. To jest 4:38. 12. Pływała już szybciej Paradowska, choćby w tym ubiegłorocznym finale, no ale w tym sezonie jeszcze żadna Polka tak szybko nie pokonała dystansu 400 metrów zmiennym. No tak, rzeczywiście w poprzednim roku cieszyliśmy się z dwóch minimów w tej konkurencji. Na Mistrzostwa Europy w Budapeszcie później przyszła pandemia. Ostatecznie Polski Związek Pływacki podjął decyzję o tym, żeby te minima anulować z ubiegłego roku, a więc tutaj te kwalifikacje na Mistrzostwa Europy w Budapeszcie, które zostały przeniesione na przyszły rok, a ta walka zaczyna się od nowa. No jest styl klasyczny. Pokonanie tego odcinka zajmuje najwięcej czasu i właśnie na tym odcinku zwykle najwięcej się dzieje. My widzimy, jak błyskawicznie rywalki z torów 4 i 5, a więc Paradowska i Famulok dogoniły Węgrzynowską właśnie w stylu klasycznym. Famulok na prowadzeniu w tym momencie. O, dla Paradowskiej to zdecydowanie najlepszy styl, styl, w którym ona w stylu zmiennym radzi sobie najlepiej. A to właśnie żabka. No i pewnie już za moment będzie tutaj prowadzić zawodniczka 15 Bydgoszcz, chociaż Famulok wcale nie zamierza tak łatwo odpuścić. Zdecydowanie bardziej ekonomiczne pływanie tych zawodniczek z torów 4 i 5. Mocniejsze kopnięcie, dłuższe wyleżenie niż ta, która prowadziła po 200 metrach, a więc Aleksandra Węgrzynowska. Paradowska minimalnie przed Famulok. No i to już 300 metrów, a więc rozpoczynamy styl dowolny. A Węgrzynowska utrzymuje trzecią pozycję i ta przewaga nad resztą stawki bardzo wyraźna, więc tutaj te trzy zawodniczki myślę, że już teraz mogą być spokojne o miejsce w najlepszej dziesiątce. Tutaj nie będzie żadnych niespodzianek, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w kolejnym wyścigu zobaczymy tylko 8 pływaczek, a przypominamy, że do finału kwalifikuje się najlepsza dziesiątka. Ostatni nawrót po tej stronie pływalni i rozpoczynają panie finiszowe 50 metrów. Patrzę na międzyczasy Famulok, no wolniej płynie niż w Lublinie, ale myślę, że w pełni świadoma decyzja tutaj, tak jak powiedziałeś, bardzo istotne jest to, by jak najwięcej sił zachować na popołudnie. To nie jest wyścig, który można sobie kilka razy dziennie pływać bez konsekwencji. Trzeba zdecydowanie tę energię oszczędzać. I Paradowska, ostatnie 5 metrów rozpoczyna w tym momencie, wygrywa ten wyścig. Chyba Węgrzynowska będzie druga ostatecznie, tak jest. 4:47.05, 4:47.57 to dwa najlepsze rezultaty. Zuzanna Famulok na miejscu trzecim, 4:47.91, blisko siebie ta trójka. No, mogą się dziewczyny już szykować do walki o medale tej popołudniowej. Zobaczymy, z kim przyjdzie im się zmierzyć. Już za moment seria druga. 4 wyniki poniżej 5 minut mamy w pierwszej serii. No i będziemy z ciekawością patrzeć na to, co pokażą rywalki z serii drugiej. Tutaj jedna zawodniczka, Wiktoria Rutkowska, na torze 8 zgłoszona z rezultatem powyżej 5 minut, no ale pytanie, czy wszystkie te pływaczki będą w stanie zbliżyć się do tych rezultatów ze zgłoszeń. Wiemy, że w zdecydowanej większości to są rekordy życiowe, a zatem może nie być wcale łatwo o to, by wyrównać czy poprawić te rezultaty z list startowych. A w serii drugiej Wiktoria Smętek, MMKS Kędzierzyn-Koźle na torze pierwszym, na drugim mistrzyni Polski z 2016 roku, tutaj właśnie z Aquasfery, Julia Adamczyk, AZS UMCS Lublin, na torze trzecim Kamila Andrzejewska, również zawodniczka UMCS-u. Tor czwarty to obrończyni tytułu Aleksandra Knop ze 190 Łódź, na torze piątym Paula Żukowska, AZS UMCS Lublin, na torze szóstym Zuzanna Dzwonnik, 190 Łódź, tor siódmy Oliwia Biernat, SMS Galicja Kraków i tor ósmy Wiktoria Rutkowska, Astoria Bydgoszcz. Aleksandra Knop w roku ubiegłym 4:35.65, wygrywając rywalizację w Ostrowcu Świętokrzyskim, ustanawiała rekord Polski 16 i 17 latek. Oczywiście zdobywając też to minimum na Mistrzostwa Europy. No właśnie, ale to minimum trzeba potwierdzić. W tym sezonie Ola Knop, nie wiem, czy miałeś okazję rozmawiać z nią po Mistrzostwach Polski juniorów. Jestem ciekaw, czy
Czy to były takie przedbiegi, czy szykowała się głównie na tę imprezę właśnie? No myślę, że szykowała się. Z tego co wiem, to nawet na Mistrzostwach Polski w Lublinie jeszcze ciągle w treningu szykowała się właśnie pod te zawody i tutaj no zobaczymy, w jakiej formie ostatecznie się pojawi, bo myślę, że z tych startów w Aqua Lublin o nie mogła być do końca zadowolona. No ale pytanie, jaki był cel? Też pytanie, czy w ogóle zwracała na to uwagę. Wiemy, że te medale w rocznikowych mistrzostwach są istotne dla większości zawodników, no ale w przypadku takiej pływaczki jak Ola Knop, która już jako dużo młodsza nastolatka rywalizowała jak równa z równymi, z tymi starszymi, bardziej doświadczonymi rywalkami na krajowej arenie, no to dla niej te tytuły w kategorii Open wśród seniorów, myślę, mają zdecydowanie większą wagę i tak jak powiedziałeś, no jeśli między sesjami w trakcie mistrzostw w Lublinie jeszcze pewnie nie takie lekkie wcale treningi, bo z tego co wiemy, to raczej Ola nie ziewa na treningach. Zdecydowanie, myślę, że nie ziewa. To tutaj powinno być szybciej niż w Lublinie, choć w Lublinie 400 zmiennym chyba nie płynęła nawet. Natomiast ona, tak jak mówiłeś, ona celuje przede wszystkim w te medale na seniorskich mistrzostwach Polski, no i trzeba też przyznać, że radzi sobie w tym kolekcjonowaniu medali całkiem nieźle, bo przecież to dopiero 17-latka, a już 13 razy stała na podium mistrzostw Polski indywidualnie. No ale ja myślę, że też ambicje Oli sięgają trochę wyżej i pewnie chciałaby zobaczyć takie przełamanie trochę w swoim wykonaniu, pojechać na jakąś dużą międzynarodową imprezę i pływać lepiej od rekordów życiowych właśnie na Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata, bo z tym nie było wcale tak dobrze w ostatnich latach. Ola na wyraźnym prowadzeniu, Żukowska i Andrzejewska na kolejnych pozycjach, Julia Adamczyk na miejscu czwartym, tak jak mówiłem, ona ten basen, tę pływalnię kojarzy bardzo dobrze, pamięta na pewno ten sukces sprzed 4 lat, wygrywając tutaj z czasem 4:42:06. Została mistrzynią Polski, później wylot do Stanów Zjednoczonych, studia na tamtejszym uniwersytecie. A Ola Knop robi swoje, ostatnie 100 metrów przed nią, 3:42:67, prawie 3 sekundy przewagi nad Paulą Żukowską. No wcale nie musiałaby płynąć aż tak wysokim tempem. No oczywiście nie jest to jakieś super szybkie pływanie, ale jednak ta przewaga bardzo wyraźna. No ale na kralu już się oszczędza, zobacz, nóżki od przypadku do przypadku coś tam kopną. Widać, że jednak tę energię Ola oszczędza. Płynie na tyle szybko, by serię wygrać. No, myślę, że jest na takim poziomie już sportowym, na takim poziomie wytrenowania, że doskonale wie, na jakie tempo płynie w tym momencie. 4:47, przypomnijmy, 3 rezultaty w poprzednim wyścigu, w sumie 4 wyniki poniżej 5 minut. No tak, te najlepsze wiedzą, co mają tutaj robić w tych eliminacjach. Zadanie jest jedno, to przede wszystkim zakwalifikować się do finału. Może ewentualnie komuś zależeć na jakimś lepszym torze, jeżeli to ma dla niego jakieś większe znaczenie. Natomiast Aleksandra Knop już finiszuje 4:51:29, a więc to będzie czwarty rezultat tych eliminacji. No i tutaj mamy 5 wyników poniżej 5 minut, szósty rezultat. 5 minut, sekunda i 40. No to ta piątka na pewno w wyścigu finałowym popłynie, natomiast o ten wynik Oliwii Biernat też lepszy od rezultatu Oli Klusek, więc ona tutaj z tego szóstego miejsca też wchodzi do najlepszej dziesiątki. Ola Klusek miała w poprzednim wyścigu czas 5:04:89, o więc jednak trochę gorszy. 4 zawodniczki z pierwszej serii, 6 z drugiej. One utworzą tutaj finał, a natomiast my rozpoczynamy rywalizację mężczyzn. No i tutaj również mamy 8 zawodników na starcie tego pierwszego wyścigu. Filip Mańka, 190 Łódź, Szymon Kapała, Kormoran Olsztyn, Przemysław Suchański, AZS AWF Warszawa, Dominik Bujak, Salos Kortile Kielce, Sebastian Ciastoń, AZS AWF Katowice, Adam Kuczak, AZS AWF Katowice, Mikołaj Kępa, AZS UMCS Lublin i Mateusz Osełkowski,
Kormorano Olsztyn. Dominik Bujak z najlepszym czasem zgłoszenia wicemistrz Polski sprzed roku. W Ostrowcu przegrał tylko z Dawidem Szwedzkim i to przegrał minimalnie o 0,4 sekundy. No to też był bardzo wyrównany, zacięty wyścig pomiędzy tą dwójką. Oni zdecydowanie odskoczyli wtedy reszcie stawki i rozstrzygnęli tę walkę o złoto między sobą. No tutaj pewnie dojdzie do rewanżu, no bo zapowiada się na to, że oni tutaj obaj też będą mocni. No tak, ale Bujak regularnie na podium w tej konkurencji, jeśli chodzi o Mistrzostwa Kraju. Choć to ciekawie zapowiada się rywalizacja także z Wojciechem Wojdakiem. Ciekaw jestem, czy to jest taka rozgrzewka przed wyścigiem na 1,5 kilometra, czy będzie traktował bardzo poważnie 400 zmiennym, no ale też wiemy, że w przeszłości z powodzeniem startował na tym dystansie. No, na starcie na pewno stanie, bo jeszcze przez moment się zastanawialiśmy, czy ostatecznie zobaczymy go tutaj na słupku startowym, ale już powoli się szykuje, rozsiadł się w fotelu obok Dawida Szwedzkiego i Mateusza Dubasa, no i będzie za moment przystępował do tej rywalizacji z czołówką zmiennistów w naszym kraju. Zobacz, jak to dumnie brzmi, rozsiadł się w fotelu, zwykle takie skromne krzesełka, tutaj mamy fotele. A kolejny nawrót i na półmetku Dominik Bujak już prowadzi przed Przemysławem Suchańskim, Adam Kuczak na miejscu trzecim, Suchański, zawodnik z Tarnowskich Gór, miał już w swoim życiu epizod w Unii Oświęcim, teraz AZS AWF Warszawa, na pewno utalentowany, na pewno bardzo pracowity nasz młody pływak. No i też będzie chciał, myślę, w tym roku już zaznaczyć swoje miejsce w krajowej czołówce. O, płynie nieźle, płynie z przodu, przed nim tylko Dominik Bujak. Rozpoczynają kolejne 50 metrów w stylu klasycznym zmienniści. No i tu też ta czwórka, która jest z przodu bardzo wyraźnie i oni zapewne będą bez większych problemów kwalifikować się do finału, a no Bujak po stylu klasycznym nie będzie prowadził. Mateusz Dubas świetnie sobie radzi, zawodnik trenowany przez trenera Woźnickiego. Przepraszam, oczywiście, Sebastian Ciastoń, ale to też zawodnik trenera Piotra Woźnickiego, jeżeli dobrze pamiętam. A Mateusz Dubas oczywiście w kolejnym wyścigu. On popłynie na torze piątym, no ale tak się akurat złożyło, że i jeden, i drugi to zawodnicy AZS-u AWF Katowice. Nawraca na prowadzenie Dominik Bujak, nie chce tutaj oddać tego zwycięstwa. O, będzie chciał pewnie mieć blisko siebie w wyścigu finałowym Dawida Szwedzkiego, żeby też mieć pod kontrolą sytuację, żeby móc ewentualnie jakoś reagować na to, co będzie się działo po południu. Kronikarski obowiązek nakazuje wspomnieć, że to minimum na Mistrzostwa Europy to jest wynik 4,07,52. Przed rokiem w Mistrzostwach Polski nikt tak szybko nie popłynął. No może tutaj doczekamy się lepszych rezultatów. Mieli panowie trochę czasu, żeby się do tych wyścigów przygotować. Bujak wygrywa 4,16,74. Sebastian Ciastoń ostatecznie na miejscu drugim przed Przemysławem Suchańskim. Adam Kuczak na miejscu czwartym. To już wynik powyżej 4,20, ale wynik, który myślę, że da awans do najlepszej dziesiątki. Kończy wyścig jeszcze płynący na torze ósmym Mateusz Osełkowski, który za moment będzie już na mecie i będziemy przechodzili do kolejnego wyścigu. Zawodnicy już tutaj szykują się, gotowi do rozpoczęcia rywalizacji. A w tym wyścigu drugim popłynął Jakub Walczysko, AZS AGH Kraków, Konrad Powroźnik, Śląsk Wrocław, Michał Poprawa, AZS AWF Katowice, Dawid Szwedzki, Śląsk Wrocław, Mateusz Dubas, AZS AWF Katowice, Wojciech Wojdak, H2O Bochnia, Kacper Korona, MKP Szczecin i Piotr Woźniak, Kormoran Olsztyn.
O, Michał Poprawa, na torze trzecim sporo niezłego doświadczenia zebrał w ostatnich tygodniach, startując w lidze ASL. Tak, dużo dobrych startów, zwłaszcza na 200 metrów stylem motylkowym. Więc nie dziwi, że on szybciutko wysforował nam się na czoło właśnie. No to w ogóle będą, specjalności. To w ogóle będą dla niego bardzo pracowite mistrzostwa. 6 konkurencji, wszystkie w stylu motylkowym, wszystkie w stylu zmiennym. A do tego jeszcze na pewno sztafety, bo AZSAWF Katowice. A z tym motylkiem przecież za kilkanaście, może kilkadziesiąt minut. A no właśnie, też z tego odpoczynku nie będzie za dużo, ale on tutaj wcale nie ma zamiaru się oszczędzać. No, myślę, że zrobi taką przewagę na pierwszej setce, że będzie odpoczywał w dalszej części wyścigu. O, zdecydowanie z przodu Michał Poprawa. To będzie naprawdę niezły początek. 54 sekundy 86 setnych. Takim tempem rozpoczyna. Już ma ponad 3 sekundy przewagi nad Dawidem Szwedzkim. Na pewno stylem klasycznym Dawid Szwedzki pływa dużo lepiej od Michała Poprawy. O czym przekonamy się niebawem. No ale ja też poglądam z ciekawością na to, co robi Wojciech Wojdak. On też w czołówce i chyba tutaj poważnie podejdzie do tematu. A być może zobaczymy go w dwóch wyścigach po południu. No to też będzie dla niego pracowite popołudnie, bo przecież oprócz występu na 400 metrów stylem zmiennym, także najszybsza seria na 1500 metrów stylem dowolnym. A więc w konkurencji, w której przecież swego czasu zdobywał nawet medal Mistrzostw Świata na krótkim basenie. Trochę czasu od tego wydarzenia minęło, sporo się w życiu Wojtka zmieniło. No zobaczymy, jak... Kilka przeprowadzek, kilka zmian trenerskich. Zobaczymy, w jakiej formie tutaj przyjechał do Olsztyna zawodnik H2O Bochnia, a też nowego klubu na mapie polskiego pływania. O, Poprawa cały czas nieźle, oczywiście Dawid Szwedzki, tak jak mówiłeś, w stylu klasycznym odrabia straty. Zdecydowanie zmniejszyła się ta różnica już na pierwszej 25 stylem klasycznym. No ale Poprawa ambitnie wciąż utrzymuje prowadzenie 2:39:14. No i jeszcze zostało trochę ponad sekundę przewagi nad Dawidem Szwedzkim. Mateusz Dubas na miejscu trzecim. To też nie jest zaskoczenie, bo Mateusz zawsze w stylu klasycznym radził sobie dobrze. I już niemal równo. Naprawdę niewielka ta różnica. Po nawrocie będzie jeszcze mniejsza. Jedno kopnięcie, myślę, za Poprawą jest Dawid Szwedzki. No ale za chwilę na ścianie po 300 metrach. No, zaczną równo te ostatnie 100 metrów. Już Szwedzki minimalnie z przodu. A 3:16:68, 3:17:06, no więc ta różnica minimalna po nawrocie. No, Poprawa jakby znów minimalnie z przodu. No tak jest, Poprawa wraca na prowadzenie. Nie odpuszcza tutaj zawodnika ZS-u AWF Katowice wcale. Próżno szukać Poprawy na liście najlepszych tegorocznych wyników. No ale tak jak mówiliśmy, on raczej skupiał się na startach w ASL-u, na startach stylem motylkowym. Szwedzki otwiera te rankingi, jeśli chodzi o polskie podwórko, 4:15:22. Bujak w pierwszej serii 4:16, przypomnijmy. Też w granicach swojego najlepszego tegorocznego rezultatu. No ale wiemy, że 400 zmiennym to jest taki dystans, który w sezonie, jak to się mówi, rzadko pływa się naprawdę mocno. No, Wojtek Wojtak postanowił kraulem trochę przycisnąć. Zdecydowanie najszybciej pokonał tę ostatnią setkę na tyle szybko, że wcisnął się między Szwedzkiego a Poprawę. Tak, jest drugi. 4:19:76 czas Dawida Szwedzkiego, a więc Dominik Bujak wygrywa te eliminacje na 400 metrów stylem zmiennym. Popłynie na torze czwartym dziś po południu. No ale ta piątka, która tutaj była na czołowych miejscach, spokojna prawa występu w finale, czy występu to nie wiemy, bo nie wiemy, czy taki Wojtek Wojtak będzie chciał pływać w tym finale. No z tego, co tak tutaj na szybko patrzę, no to wygląda na to, że oczywiście
pierwsza piątka zdecydowanie. Kacper Korona 4.33.91, a więc to będzie miejsce już 12. Czyli trzech z pierwszego wyścigu? Nie, pięciu z pierwszego, pięciu z drugiego. A, zapomniałem, tak. Że 10, tak, przepraszam, oczywiście. Ta ósemka jeszcze mi gdzieś w głowie została. No ale my szybciutko przechodzimy do kolejnej konkurencji. To już wyścigi pań na 100 metrów stylem motylkowym. W sumie tylko cztery serie, można powiedzieć. Dokładnie, czyli... Bo to konkurencja zwykle dość popularna, ale tylko cztery serie, z czego w tej pierwszej już nie wszystkie panie, które były zgłoszone. Brakuje na torze czwartym Weroniki Woś. A od razu na torze trzecim mamy okazję obserwować naszą znakomitą paraolimpijkę, medalistkę Igrzysk Paraolimpijskich, medalistkę Mistrzostw Świata, Oliwię Jabłońską. Oprócz niej w tym wyścigu właśnie Weronika Woś i Izabela Lojewski. A tak, to przepraszam, to nie Weroniki Alicji Szczepańskiej nam brakuje, tak. No i dalej dwie zawodniczki z Ursynowa. Ciekawa postać Izabela Lojewski, która, nie wiem, czy to nie był jej pierwszy start w ogóle na polskiej ziemi, te Mistrzostwa Polski, w których wywalczyła złoto na 200 metrów stylem motylkowym. Większość życia spędziła za oceanem, ale rodzice pochodzą z Polski. No i ona tutaj ambitnie walczy o zwycięstwo w tym wyścigu i to zwycięstwo wywalczy. Minuta, 58 setnych, nie widać aż tak dokładnie tych rezultatów z naszego stanowiska. Weronika Woś na miejscu drugim. Brudna szyba dzieli nas od tablicy, więc niestety proszę wybaczyć, ale nie zawsze podajemy dokładny rezultat, nie widzimy po prostu. Nie, ja myślę, że Państwo doskonale sobie zdają sprawę, że to są żarty. Dach wcale nie przeciekał, tym bardziej, że prawie nie padało. Szyba jest czysta, żeby nie było wątpliwości. A też Państwo na pewno na swoich smartfonach, tabletach, komórkach, telewizorach doskonale te rezultaty widzą i spokojnie mogą nas w każdej chwili poprawiać. Patrzymy na pierwszy wyścig rozstawiony już, no bo tak to się wszystko ułożyło, że od razu obserwujemy te najszybsze, tylko cztery serie, a w drugiej Dominika Sasin, Aleksandra Tasak, Oliwia Gonta, Barbara Mazurkiewicz, Paulina Peda, Paulina Cierpiałowska, Daria Zielińska, Kornelia Buszka, Julia Adamczyk i Aleksandra Tomaszewska. Julii Adamczyk nie ma na starcie i wcale się nie dziwię, bo ten start na 400 metrów stylem zmiennym w eliminacjach zaledwie kilka minut temu. No ale Michał Poprawa też będzie pływał delfinem. Oczywiście ta przerwa tutaj będzie odrobinę dłuższa niż miała Julia Adamczyk, bo tych serii z stylem motylkowym jest trochę więcej. No ale widzimy, że zawodniczka UMCS-u Lublin postanowiła skupić się jednak na tej swojej, trzeba przyznać, chyba koronnej konkurencji, a więc 400 zmiennych. No i tutaj na torze czwartym Paulina Peda, na piątym Paulina Cierpiałowska, a więc faworytki tego wyścigu, minuta 31, Cierpiałowska, a więc to młoda zawodniczka Żabianki Gdańsk wygrywa ten wyścig. Paulina Peda na miejscu drugim, 0,02 sekundy straty do podopiecznej trenera Artura Mikicina, a Oliwia Gonta na miejscu trzecim też łamie barierę minuty i jednej sekundy. Rok temu trzeba było pływać minuta 1.40, nie, przepraszam, to już wynik finału, minuta 1.45, by znaleźć się w czołowej dziesiątce. A tutaj ważna informacja, bo widzimy, że tor piąty pusty, nie ma Anny Dowgierd na starcie tej konkurencji, a więc wszystkie siły rzucone na rywalizację na 50 metrów stylem dowolnym przez zawodniczkę Warty Poznań. No myślę, że jednak mimo wszystko zaskoczenie, że tutaj Dowgierd na start w tej konkurencji się nie zdecydowała. Luigia Siriniano, Aleksandra Niemiec, Aleksandra Cieplak, Dominika Kossakowska, Paulina Nogaj, Daniela Georges, Julia Wróbel, Weronika Żmuda i Martyna Piesko. To jest dziewiątka, ósemka tak naprawdę, bo Luigi Siriniano też nie mamy na torze zero, a więc osiem pań w tym wyścigu. No tak, w dzisiejszych czasach trzeba być czujnym rzeczywiście, czytając te listy startowe, bo tutaj tych wycofań, absencji nie brakuje, chociaż wydaje mi się, że gdzieś lula mi mignęła na korytarzu, kiedy przechadzałem się przed rozpoczęciem eliminacji. Pływała 50 krałem. No właśnie. No w tym wyścigu na torze czwartym wygrywa Paulina Nogaj,
No, mamy dwa wyniki poniżej jednej minuty. Daniela Georges też łamie tę barierę 60 sekund. Dominika Kosakowska na miejscu trzecim, minuta i 31 setnych, a więc rezultat dokładnie taki sam, jaki w poprzednim wyścigu uzyskała Paulina Cierpiałowska. Tutaj bardzo, bardzo życzymy którejkolwiek pływaczce wywalczenia minimum na Mistrzostwa Europy. To by oznaczało poprawienie tego rekordu z brodą już Otyli Jędrzejczak z 2007 roku. Oczywiście nikt nie mówi, że będzie to łatwe, no ale obyśmy się doczekali. O, ta stawka zaczyna się tutaj wyrównywać. Bardzo dużo dziewczyn na podobnym poziomie w krajowej czołówce, więc ten finał może być naprawdę ciekawy i tutaj pokazują to też te eliminacje. A trzeba się tutaj spiąć, trzeba pływać mocno, żeby do najlepszej dziesiątki się zakwalifikować. W serii czwartej Aleksandra Gradek, Wiktoria Czarnecka, Anna Solak, Gabriela Herbreder, Klaudia Naziębło, Kornelia Fietkiewicz, Katarzyna Kołodziej, Karolina Jurczyk, Natalia Lewandowska i Joanna Bielewicz. No zobacz, Kornelia Fietkiewicz jakby na przekór tej zasadzie superkompensacji, oszczędzaniu sił. No teraz tak się pływa już na całym świecie. Kilka razy w ciągu jednej sesji to nie jest żadne zaskoczenie. Kornelia oczywiście faworytką wyścigu na 50 metrów kraulem, ale po eliminacjach mogłaby jechać do hotelu, położyć się, leżeć nogami w górze, odpoczywać. Ale nic z tych rzeczy, zdecydowała się na setkę delfinem. No tutaj druga część dystansu zdecydowanie mocniejsza w wykonaniu klubowej koleżanki Klaudia Naziębło zwycięża. 59 sekund i 6 setnych, najlepszy rezultat. Kornelia Fietkiewicz też łamie barierę jednej minuty, a więc mieliśmy w tych eliminacjach cztery rezultaty poniżej 60 sekund. Karolina Jurczyk na miejscu trzecim, po raz kolejny w czołówce, zawodniczka reprezentująca Juwenie Wrocław, więc tutaj pierwsze trzy zawodniczki to wszystkie reprezentantki właśnie wrocławskiej Juwenii. I szybciutko przechodzimy do rywalizacji mężczyzn. Sześć serii przewidzianych w tej konkurencji. W pierwszej widzimy tylko dwóch zawodników. Kamil Kaźmierczak ponownie stanął na starcie, tak. No teraz się zaczynam zastanawiać, czy Kamil w ogóle przyjechał do Olsztyna. Wiemy, że w dobie pandemii różne sytuacje, nawet w ostatniej chwili mogło się coś wydarzyć. Oczywiście tylko zgadujemy, nie mamy jeszcze potwierdzonej informacji, spróbujemy ją może zdobyć nieco później. Mamy na torze trzecim Łukasza Chmielowca i mamy na torze piątym Pawła Krawczyka. A Paweł Krawczyk też ciekawy zawodnik oczywiście, wyjechał do Stanów po ukończeniu szkoły średniej. On nie pływał w ostatnim czasie oczywiście na krótkim basenie, nie ma tego czasu z rankingu, więc musi tutaj płynąć w serii pierwszej. Jeśli dobrze kojarzę, to też Paweł Krawczyk raczej pływał kraulem i to te dłuższe dystanse, więc setka motylem, może tak na przetarcie, a może trochę inaczej sprofilował się po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. A wygrywa ten wyścig z czasem 54 sekundy i 23 setne. Zerkamy na to, jak wyglądało to w roku ubiegłym w eliminacjach. 54-23. No to jest wynik, który dawał przepustkę do finału B przed rokiem. A wtedy 20 zamknęła się w czasie 54-86. Moim zdaniem setka motylem to zdecydowanie jedna z ciekawszych konkurencji, nie tylko dzisiejszych zmagań, ale w ogóle całych mistrzostw. Jak spojrzymy na nazwiska na liście startowej i na to, jak szybko choćby w tym roku pływał Marcin Cieślak, który kilka razy poprawiał rekord Polski, no to możemy się spodziewać tutaj fajerwerków. O, dla Marcina Cieślaka to też swego rodzaju powrót na pływanie, na której pierwotnie zakończyła się jego przygoda z pływaniem, jego kariera tutaj na polskich pływalniach. W 2016 roku na Mistrzostwach Polski wystartował tutaj po raz ostatni, później długa, naprawdę długa przerwa. A w serii drugiej Aleksander Janczylik, Kacper Trykacz, Adam Zdybel, Artur Grzybowski, Franciszek Gera, Jakub Chodulski, Łukasz Borsuk, Amadeusz Kiełczewski, Korneliusz Zapert i Adrian Wiski. No i już końcówka tego wyścigu na torze czwartym wygrywa Franciszek Gera. 56 sekund i 21 setnych, a więc pozostaje na prowadzeniu Paweł Krawczyk.
Amadeusz Kiełczewski w tym wyścigu minimalnie o pół sekundy przegrał z Franciszkiem Gerą. Łukasz Borsuk na miejscu trzecim, na czwartym Adam Zdybel. O, myślę, że Adamowi też będzie jeden warto... z bohaterów Mistrzostw Polski od lat 15. Tak, będzie warto poświęcić trochę więcej czasu w trakcie jego kolejnych startów w tych konkurencjach, w których on czuje się najlepiej, bo na pewno go tutaj jeszcze nie raz zobaczymy walczącego o ciekawe rezultaty. A już za moment seria trzecia. Damian Partyka, Mateusz Tylicki, Bartosz Malinowski, Andrzej Tłomak, Dawid Szczygieł, Mateusz Sordyl, Michał Bieroński, Kasper Borkowski i Emil Krzykała na torze dziewiątym. O, czyżby na torze drugim kogoś nam brakowało? Nie stanął na starcie? Tak, nie. Okej. Okay. Wszystko... Mateusz Tylicki. Wszystko no. Się zgadza. Nie mamy Mateusza... Nie, przepraszam. Nie, jest Mateusz Tylicki, zmyliło nas tutaj to, tak. No i kolejna seria na półmetku. Mateusz Sordyl, 25 sekund i 61 setnych. Szczygieł na miejscu drugim, Tylicki na pozycji trzeciej. Mamy 6 serii w tej konkurencji, więc to już jest ostatni wyścig nierozstawiony. No i zobaczymy, który z zawodników ostatecznie tutaj okaże się najszybszy, bo ta stawka dana w serii trzeciej. O, kwestia tego, kto będzie lepszy na dopłynięciu. Dobrze, na finiszu poradził sobie Mateusz Sordyl, 55 sekund i 30, a 12 setnych sekundy za nim Michał Bieroński i Szczygieł na pozycji trzeciej, też z wynikiem poniżej 56 sekund. No i teraz seria czwarta, pierwszy wyścig rozstawiony. Maciej Królikowski, AZS AWF Katowice, Bartłomiej Świderski, AZS AWF Warszawa, Jakub Bartosiewicz, G8 Bielany Warszawa, Damian Krzanowski, Śląsk Wrocław, Michał Poprawa, AZS AWF Katowice, Paweł Korzeniowski, zawodnik piątego stylu, Ksawery Masiuk, G8 Bielany Warszawa, Kamil Goleniec, AZS AWF Katowice, Albert Warzocha, Warta Poznań i Jakub Smoliński, Feniks Ożarów Mazowiecki. No już tutaj tak naprawdę w tej czwartej serii mamy kilka naprawdę mocnych nazwisk. No i starcie pokoleń, można powiedzieć. Paweł Korzeniowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pływaków w historii. Ksawery Masiuk, na pewno jeden z najbardziej obiecujących w tym momencie zawodników w naszym kraju. Jeden z bohaterów, najlepszy zawodnik Mistrzostw Polski do lat 16. Triumfował między innymi na setkę grzbietem, gdzie pobił rekord Polski. W zasadzie we wszystkich konkurencjach w stylu grzbietowym pływał szybciej od rekordu Polski, ale na 50 i na 200 pokonał go Filip Kosiński. No tutaj Masiuk bezpośrednio rywalizacja z Korzeniowskim na torach piątym, Korzeniowski na szóstym Masiuk. Ale to Smoliński na torze dziewiątym najlepiej otwiera ten wyścig. No. Ale już stracił prowadzenie na trzeciej 25. Tor piąty w tym momencie, a więc Paweł Korzeniowski i tor czwarty Michał Poprawa. O, Korzeniowski jeszcze przez moment zerknął na Michała, zerknął, jak wygląda sytuacja. Ten wyścig wygrywa z czasem 52 sekundy i 21 setnych, 52-63 rezultat Michała Poprawy. Damian Krzanowski na miejscu trzecim, 52-77. Masiuk zdecydowanie wolniej niż pływał w Gliwicach. A w serii piątej Tomasz Dobrzyński, G8 Bielany Warszawa, Mikołaj Malec, Trójka Łódź, Kamil Sieradzki, Unia Oświęcim, Jakub Majerski, AZS AWF Katowice, Michał Chudy, Warta Poznań, Mateusz Chowaniec, Wodnik Siemianowice Śląskie, Dawid Dziedzic, AZS AWF Katowice, Oskar Cieśla, AZS UMCS Lublin i Krzysztof Oler, AZS AWF Warszawa. Nie mamy na torze trzecim nikogo, ale nie było nikogo na liście startowej też. A więc ktoś pewnie przedwcześnie Kacper się Stokowski wycofał. Pierwotnie był zgłoszony. Aha, czyli ty masz bardziej aktualne? Nie, ja mam bardziej aktualne listy startowe, bo ja już mam bez Kacpra. Tak, już po wycofaniu Kacpra masz. No to przynajmniej zagadka rozwiązana. Kacper wycofuje się z udziału w tej konkurencji. O, i skupi się na kolejnych dniach rywalizacji. A tutaj Jakub Majerski, 23-47 na otwarcie. No naprawdę... Świetnie rozwija się ten talent Jakuba, pracowity chłopak z Krakowa, który teraz w AZS-ie AWF Katowice rywalizuje. No jak na eliminację, z dużą przewagą, trzeba przyznać, że
Tutaj chcę bez patrzenia na zegar możemy stwierdzić, że to będzie najlepszy wynik eliminacji, tak mi się wydaje. O, chcę zaznaczyć, że on tutaj ma zamiar walczyć o złoto. 51-31 Majerski. Olbrzymia przewaga nad Mateuszem Chowańcem i Michałem Chudym. Kamil Sieracki. Oczywiście najlepszy wynik do tej pory, bo przed nami jeszcze jedna teoretycznie najmocniejsza seria, w której między innymi Marcin Cieślak, a więc ten, który pływał zdecydowanie najszybciej w tym roku. Kogo nie ma? Konrada Czerniaka nie ma na torze trzecim. No, Konrad chyba jednak odpuścił setkę delfinem, skupił się na 50 kraulem, ale jest Kacper Majchrzak, mistrz Polski sprzed dwóch sezonów w tej konkurencji. O, Kacper zresztą z naprawdę dobrym rekordem życiowym, 50 sekund i 42 setne. On w tej konkurencji, jak widać, czuje się dobrze, tylko rzadko startuje. Michał Cukanow, tor 0, Oskar Sawicki na torze pierwszym, Jan Zubik, tor 2, tor 4, Marcin Cieślak, na torze 5, Kacper Majchrzak, Adrian Jaśkiewicz na 6, 7 to Daniel Kowalski, Tomasz Boheń na torze 8 i Jochenii Puzan na torze 9. O, Cieślak i Majchrzak, oni najmocniej otwierają ten... Startując, można powiedzieć, że nie ma się za kim wozić Marcin Cieślak, tak jak podczas ligi ASL za Calebem Dresselem. O, będzie musiał sobie tutaj poradzić sam. Teraz jeszcze wynurzając się Kacper Majchrzak sprawdził, ile traci do Marcina Cieślaka. Cieślak wygrywa spokojnie ten wyścig. 51 sekund i 57 setnych. Majchrzak na miejscu drugim. Jaśkiewicz już z wynikiem poniżej 53 sekund. No i pytanie, czy to da miejsce w pierwszej dziesiątce, za moment się przekonamy, będziemy. No ale zdecydowanie najszybciej ta trójka w osobach Majchrzaka, Cieślaka, Majchrzaka i Majerskiego, jeśli chodzi o eliminację. Myślę, że Pawła Korzeniowskiego tutaj też skreślać nie można oczywiście, ale tak jak powiedziałem, tu zapowiada się naprawdę niezwykle emocjonująca rywalizacja w finale. No i przed nami 800 metrów stylem dowolnym, ta jedna wolniejsza seria, Kamila Haładyn i Aleksandra Bednarek ze 149 Łódź na torach trzecim i czwartym, a Lila Krupińska z Kormorana Olsztyn na torze piątym. Zobacz, ja dostałem nawet takie listy, gdzie ktoś już zaznaczył, że te serie szybsze płyną w sesji finałowej. Dokładnie tak, rzeczywiście. Zabrałeś komuś, ktoś sobie przygotował listy startowe, a Szymon bezczelnie podszedł, zabrał ze stolika, nawet nie zauważył, że tutaj są pokreślone jakieś literki. Specjalnie dla ciebie to zrobiłem. A żebym wiedział, że to finał. Żebyś nie zapomniał. Dziękuję. Oczywiście te najszybsze serie w sesji popołudniowej będziemy obserwować tam. No między innymi Paulina Piechota powalczy o to, żeby zostać najbardziej utytułowaną polską pływaczką w historii na tym dystansie. No ale tutaj oczywiście obserwujemy te pływaczki, które pływają trochę wolniej, mają gorsze rekordy życiowe, nie załapały się do tego popołudniowego wyścigu. Chociaż tak naprawdę niedużo im zabrakło, bo mamy w najszybszej serii 8 pływaczek, więc stawiam, że gdyby tutaj trochę więcej zawodniczek się zgłosiło, przynajmniej jedna, to może nawet ta czołowa dwójka, Bednarek i Krupińska, ostatecznie popłynęłyby w sesji popołudniowej, bo tam rywalizacja będzie się toczyć oczywiście na 10, a nie na 8 torach. No ale mieliśmy tutaj zgłoszonych do rywalizacji tylko 11 zawodniczek, trzeba było to jakoś podzielić i ostatecznie to 8 pływaczek popłynie w najszybszej serii. Może jak się okaże po południu, że jeden tor jest pusty, w sensie jeden z tych 8 torów, które mają być zajęte, i wtedy te panie będą mogły się trochę złościć. Celna uwaga, Maćku, jak zwykle. Po to tu jesteś zdecydowanie, żeby uderzać tymi celnymi uwagami. No i też uminać nam wszystkim, mi również, tę transmisję. Bez podtekstów. 800 kraulem w tym roku Paulina Piechota, o której powiedziałeś, stosunkowo blisko tego rekordu Polski, bo 8,28 najlepszy tegoroczny wynik, jeśli dobrze zerknąłem w tabelę. 8,25 to jest rekord Polski właśnie Pauliny sprzed dwóch lat. Nie wiem, czy mogę zdradzić, bo to taka informacja świeża, ja się dowiedziałem o niej wczoraj, jest
mają być niespodzianki dla rekordzistów Polski, o tak powiem. A wczoraj informowała o tym chyba Ala na Instagramie, tak, więc myślę, tak, że tak. To już nie jest wielka tajemnica. Udało się znaleźć sponsora, udało się znaleźć też hojnych naśladowców sponsora. Kilka osób dorzuciło trochę do puli. Powstała właśnie taka specjalna pula, z której zawodnicy, którym uda się poprawić najlepszy wynik w historii polskiego pływania, dostaną taką dodatkową gratyfikację, dodatkową motywację też, mam nadzieję, do pracy, do startów, bo wiemy, że pływanie, jeżeli ktoś nie łapie się na przykład do takiej ligi ISL, no to trudno na co dzień z samego pływania wyżyć, trzeba liczyć na jakieś stypendia, na to, że nagrody za wcześniejsze wyniki będą dostatecznie wysokie i będzie można skupić się na pływaniu bez konieczności łączenia tego z normalną pracą. No i właśnie taką zachętą i taką gratyfikacją za tę ciężką pracę mają być nagrody pieniężne za rekordy Polski ustanawiane podczas tych zawodów. Czyli ten, kto pierwszy poprawi rekord, będzie później trzymał kciuki za to, żeby tych kolejnych rekordów nie było. I zgarnie całą pulę. Nie, oczywiście. Nie, oczywiście, że żartujemy sobie. Jak najbardziej chcielibyśmy jak najwięcej tych rekordów oglądać. Ala obstawia, że no 5-6, możemy się doczekać 5-6 takich wyników. No i właśnie Paulina Piechota, która tych szans będzie miała kilka, bo zarówno na 800 metrów, a więc na dystansie, który oglądamy, jak i na 1,5 kilometra, jak i na 400 metrów stylem dowolnym będzie miała swoje szanse na najlepszy wynik w historii polskiego pływania. No w tym wyścigu Ola Bednarek, nasza pływaczka długodystansowa, ona przede wszystkim na otwartych akwenach lubi sobie popływać i to naprawdę spore kilometraże. Czyli ten nawrót to 25 metrów niekoniecznie jej sprzyja. Ale akurat w tym wyścigu radzi sobie nieźle. No jak na specjalistkę od Open Water całkiem mocno pracuje nogami też. To nie jest wcale takie częste zjawisko. No, wygrywając w tym wyścigu już możesz być pewny miejsca w pierwszej dziesiątce od razu. Minimum nawet. Na miejscu dziewiątym, a kto wie, czy nie lepiej. Inaczej będzie wyglądała sytuacja u panów, bo tam już w tej najsłabszej, tej wolniejszej serii zobaczymy czterech zawodników, a po południu komplet 10 pływaków powinien stanąć na 10 słupkach startowych przygotowanych tutaj w akwasferze. Ta sesja finałowa od godziny 17, wcześniej ceremonia otwarcia. Oczywiście to wszystko pokażemy, już teraz serdecznie zapraszamy. Ta sesja finałowa też podzielona na dwa bloki. Najpierw rywalizacja indywidualna, później przerwa przed wyścigami sztafetowymi. No to wszystko oczywiście spowodowane tymi ograniczeniami. Wiadomo, że nie może zbyt wiele osób naraz tutaj przebywać, czy w basenie rozgrzewkowym, czy ogólnie w obiekcie. Zatem organizatorzy robili co mogli, żeby zrobić to jak najrozsądniej. Zrobili to trochę inaczej niż na rocznikowych mistrzostwach, bo tutaj mamy podział na konkurencję. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy i będziemy też obserwować w Ostrowcu Świętokrzyskim w najbliższych dniach na mistrzostwach Polski 14-latków inną sytuację. Tam ci najszybsi ścigali się ze sobą najpierw we wszystkich konkurencjach, później mieliśmy przerwę. Przychodzili na rozgrzewkę i startowali zawodnicy odrobinę wolniejsi. Ale myślę, że w przypadku seniorów, w przypadku tych najszybszych, to taki podział jest zdecydowanie lepszy, bo zdarza się choćby, że ktoś nie pływał, nie wiem, 1,5 czy 2 lata, nie pływał danej konkurencji i załapałby się do ostatniego bloku z NT, a miałby potem dużo krótszą przerwę przed ewentualnym finałem niż rywale. W przypadku młodszych zawodników dużo łatwiej jest na podstawie rankingów wytypować, kto ma na ten finał szansę i kto faktycznie nie będzie się skarżył, że musi za chwilę tak naprawdę po krótkiej przerwie wskakiwać do wody drugi raz i pływać w tej samej konkurencji. Zatem myślę, że w przypadku Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców taki podział jest zdecydowanie lepszy, zdecydowanie rozsądniejszy. Zwłaszcza, że też tych startujących tutaj wcale nie ma aż tak wielu, no i na przykład... No to tak, że zasługa tego, że Mistrzostwa Polski 17-18-latków, prawda, odbyły się
osobno wcześniej w poprzednich latach. To były Mistrzostwa Polski 17-18 latków, młodzieżowców i seniorów za jednym razem. Mówiliśmy już o tym na starcie, gdy mieliśmy 50-kę Kraulem. Natomiast jedna ciekawostka, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, najstarsza zawodniczka w tej konkurencji, to jest właśnie 22-letnia Aleksandra Bednarek. U mężczyzn też raczej próżno szukać tych najbardziej wiekowych naszych uczestników. 24 lata Wojciech Wojdak i on jest najstarszym startującym na 1,5 kilometra. No tak, celna uwaga kolejna oczywiście, Maćku, bo rzeczywiście tutaj, w tej rywalizacji na 800 metrów stylem dowolnym mamy tylko dwie zawodniczki, które spełniają kryteria młodzieżowca. A więc praktycznie Ola Bednarek tutaj płynie po srebro w tej kategorii wiekowej. No jak na Mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców. Całkiem prawdopodobne. Jest takie prawdopodobieństwo rzeczywiście, że Paulina tutaj może się okazać szybsza od Oli Bednarek. Nie wiem, po czym wnosisz, ale niech ci będzie. Ale obie z Łodzi, obie znają się też doskonale. I myślę, że tutaj akurat w tej rywalizacji absolutnie żadnych podtekstów nie ma. Ja mam nadzieję, że Państwo nam wybaczą, że czasem nie jesteśmy aż tak do bólu serio, czasem sobie pozwalamy na drobne żarty. Oczywiście nie są to żadne prawdziwe złośliwości, a jedynie taki element humorystyczny, który może trochę umilić transmisję. Taką mamy nadzieję przynajmniej. No dokładnie. Myślę, że chociażby Ola doskonale wie, po co tutaj płynie. Ona płynie tutaj dla siebie, po to, żeby uzyskać jak najlepszy rezultat. Usłyszała przed momentem gwizdek, wie już, że do mety zostało 50 metrów. No i powinna poprawić swój rekord życiowy w tej konkurencji. Jeżeli jeszcze trochę sił zostało, będzie ciężko. Ten wynik 9:21:01 na listach startowych. Tutaj no, będzie chyba jednak odrobinę szybciej. 9:20, 9:19:73, a więc udało się złamać barierę 9 minut i 20 sekund Oli w tym wyścigu. Dyskwalifikacji chyba nie będzie, a to oznacza, że wywalczyła właśnie medal Mistrzostw Polski Młodzieżowców. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ola Bednarek przed Kamilą Haładyn. A to przedziwna będzie ta dekoracja, tylko dwuosobowa. Chyba nie ma jakiegoś zapisu w regulaminie, który mówiłby, że w takich sytuacjach nie ma dekoracji rzeczywiście na przykład. Mam nadzieję, że nie. Ale czemu winne są te zawodniczki, które się zgłosiły? Dokładnie tak. To nie jest ich problem. Nie ma nikogo innego w tym wieku, zatem medale zdobywają te, które są obecne, przynajmniej na logikę. I myślę, że tak to zostanie rozwiązane. No i za moment panowie, a więc ostatni wyścig tej pierwszej sesji eliminacyjnej. Czterech zawodników na starcie: Jacek Nowacki, Kormoran Olsztyn, Marcin Szarpak, ZS AWF Katowice i na torach Nicy Kormorana Bartłomiej Domalewski i Konrad Kozłowski. No tutaj walka o złamanie bariery 16 minut na pewno. Marcin Szarpak z najlepszym rekordem życiowym 15:50:71. Jest też najstarszy, najbardziej doświadczony z tej czwórki. Zawodnik AZS AWF Katowice. No oczywiście w tej konkurencji po południu Wojciech Wojdak powalczy o kolejny złoty medal. O, będzie miał obok siebie Bartłomieja Koziejkę, który w ostatnich miesiącach też spisuje się całkiem nieźle. Będzie młody Wiktor Grzegorczyk, który dobrze pływał na Mistrzostwach Polski 17-18-latków. No będzie też Piotr Bujak, po raz kolejny rodzeństwo Bujaków tutaj powalczy o medale Mistrzostw Polski jednego dnia. W ubiegłym roku Bujak był trzeci w tej konkurencji, wtedy obaj rzeczywiście na podium stanęli. Dominik na 400 metrów stylem zmiennym, a Piotrek właśnie na tym najdłuższym kraulowym dystansie rozgrywanym na pływalni.
No Marcin Szarpak wyraźnie z przodu ma przewagę, sporą przewagę, prawie 5 sekund nad Jackiem Nowackim. Konrad Kozłowski na miejscu trzecim, a Bartłomiej Domalewski na czwartym. No Szarpak płynie po pewne zwycięstwo. 19-latek, no to od razu zerknijmy, ilu tutaj mamy młodzieżowców. W najszybszej serii trzech, 24, Wojtek Wojdak już w tym roku poza kategorią młodzieżowców. Czyli w sumie mamy czterech. Marcin Szarpach i trzech w serii najszybszej. Kacper Dereń, Bartłomiej Kozieńko i Piotr Bujak, tak. No ale mamy też kilku tych naprawdę młodych, zwłaszcza jak na 1,5 kilometra. W tej serii mamy dwóch 15-latków, Jacek Nowacki, Bartłomiej Domalewski. Obaj startowali w mistrzostwach w Łodzi, widziałeś ich na żywo. Co prawda to nie były pozycje na podium, ale Nowacki zajął miejsce 8, Domalewski bezpośrednio za nim, a więc na miejscu 9. Mamy 15-latka Piotra Woźniaka, który jest wicemistrzem Polski w tej kategorii właśnie, świeżym wicemistrzem Polski. On popłynie po południu, no ale też ja będę patrzył z ogromnym zainteresowaniem na Krzysztofa Chmielewskiego, zawodnika UKS Muszelka Warszawa, jednego z bohaterów też mistrzostw Polski do lat 16, któremu w wyścigu na 1,5 kilometra zabrakło 0,4 sekundy do najlepszego wyniku w historii polskiego pływania w tej kategorii wiekowej, no ale Krzysztof Chmielewski naprawdę spisywał się znakomicie w Gliwicach. Złoty medal na 100 metrów motylkiem i 200 metrów motylkiem. Na tym najdłuższym dystansie też nie miał sobie równych. Wspaniała walka na 400 kraulem, zakończona minimalną porażką, co prawda, no ale też znakomitym wynikiem poniżej 3,50. No, jak na tę kategorię wiekową, te wyniki na pewno robią wrażenie, a warunkami fizycznymi na pewno nie imponuje jeszcze ten zawodnik. Tutaj myślę, jeszcze są spore rezerwy. Jeśli biologia trochę pomoże w najbliższych latach, to możemy mieć naprawdę dużą pociechę zarówno z Krzysztofa, jak i z jego brata bliźniaka Michała, który także 1,5 kilometra będzie płynął dziś po południu. Zdecydowane prowadzenie w tej serii cały czas Marcina Szarpaka. Powiększa się ta różnica, jego przewaga nad rywalami. No tak, to już 25 metrów, praktycznie cała długość basenu, więc no tutaj pewnie w którymś momencie zacznie dublować swoich rywali, młodszych kolegów. No kolejny pomiar czasu, 450 metrów, a więc zbliża się do 1/3 dystansu, 4:38:40 w tym momencie. Długodystansowcy mogą się czuć troszkę, nie chcę powiedzieć oszukani, ale tacy troszkę zapomniani, troszkę opuszczeni. Ta konkurencja w sezonie zimowym tak naprawdę, czyli w tym sezonie krótkiej pływalni, rozgrywana bardzo rzadko. Liga ESL, do której myślę, że będziemy często wracać, choćby z tego powodu, że dużo najlepszych polskich wyników tegorocznych to właśnie wyniki uzyskane w Budapeszcie podczas rywalizacji w Lidze ESL. Natomiast też mieliśmy takie wydarzenie, pokazowy wyścig na 800 metrów kraulem. No i tam fenomenalna walka, okraszona rekordem Europy, jeśli dobrze pamiętam. Dwóch zawodników zresztą chyba popłynęło szybciej od rekordu Europy. No tak, naprawdę dobre występy obserwowaliśmy. Były odnotowane w trakcie tego sezonu ISL w tym wyścigu pokazowym, próbnym. Być może rzeczywiście spróbują organizatorzy tę konkurencję wprowadzić w kolejnym sezonie. Są takie głosy, aczkolwiek już i słusznie odezwały się panie, dlaczego tylko panowie płynęli ten pokazowy wyścig na 800 metrów, dlaczego nie było wyścigu kobiet. Myślę, że mogłoby być równie ciekawie, a jeżeli ma to być zachęta choćby dla takiej Katie Ledecky do częstszych startów. W zeszłym sezonie, w tym pierwszym sezonie Ledecky startowała niezbyt często, ale tak naprawdę już w pierwszym wyścigu, nie wiem czy to nie był jej jedyny start tak naprawdę,
w lidze ISL była bardzo blisko rekordu świata na 400 metrów kraulem. Natomiast no, w tym sezonie Ledecky zdecydowała się na skupić wyłącznie na przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich, trochę podrażniona tymi porażkami, pierwszymi w karierze porażkami w Mistrzostwach Świata, no, ale także widzi, że rywalki nie próżnują. Te jej fenomenalne wyniki spowodowały, że poziom konkurencji, długich konkurencji kraulowych znacznie się podniósł, a łączyć 200 metrów z 1,5 kilometra, tak jak próbuje Ledecky, już wcale nie jest tak łatwo. Jeśli co prawda udało na jednych Mistrzostwach Świata wygrać 200, 400, 800 i 1500, no ale, ale myślę, że w Tokio trudno będzie powtórzyć taki bycz. Ona pewno bardzo by chciała, bo od razu zapisałaby się w historii. Od razu zapisałaby się w historii jako pierwsza zawodniczka, która rzeczywiście te cztery konkurencje na igrzyskach wygrała, no bo wiemy, że 1500 metrów stylem dowolnym to konkurencja, która zadebiutuje w programie Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Miejmy nadzieję, że będzie miała okazję zadebiutować, ale na razie wszystko wskazuje na to, tak, że uda się doprowadzić do przeprowadzenia igrzysk i to nawet z udziałem kibiców, jak zapewniają organizatorzy, no ale to jest na razie wróżenie z fusów troszkę. Robią Japończycy co mogą, żeby zapewnić warunki na tyle bezpieczne, by także widzowie mogli przyjechać, oglądać, bo co to by były za igrzyska bez kibiców na trybunach. No by tak było, by rzeczywiście te igrzyska miały jakąś swoją atmosferę. Pewnie i tak będzie inna niż ta, do której się przyzwyczailiśmy w poprzednich latach, w poprzednich edycjach igrzysk, ale... No, słuchaj, nie brakuje takich, którzy twierdzą, że już nic nie będzie takie samo jak przed pandemią. No, ja jednak wychodzę z założenia, że mogę się na to zgodzić, jeżeli będzie lepiej. Będzie lepszy, po prostu, tak. Tak, dokładnie. Od razu pomyślałem o polskim pływaniu. Kolejny pomiar czasu. Zbliża się do niego Marcin Szarpak, zawodnic z Katowic. Ma już za sobą 850 metrów, 9 minut i 17 setnych. 15:50, 71 tutaj mamy na zgłoszeniu. Rekord życiowy tego zawodnika, 18 setnych lepszy. Sprzed dwóch lat, z Mistrzostw Polski właśnie. Z ciekawości sprawdzę międzyczasy, co to wówczas dało. 15, 50, 53 to było 13 miejsce. No to tutaj już... No. Tu już wygrywając ten wyścig będzie mógł być pewien, że będzie wyżej. Tak. No jeszcze 23 długości basenu pozostały mu do pokonania. No i już za moment będzie dublował swoich kolejnych rywali. Bartka Domalewskiego już wyprzedził o ponad 50 metrów. A my jeszcze przed rozpoczęciem sesji finałowej testujemy naszą specjalną mobilną kamerę Kamila Świeca, która tutaj przyjechała specjalnie, żeby zająć się obsługą tej kamery. Jest już z nami, jest na niecce, no i... Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że wszystko dla Państwa, wszystko dla kibiców. Mega Timing też stara się rozwijać. Nie ma spoczywania na laurach, broń Boże. Zdecydowanie. Michał Harasim dba o to cały czas, żeby tutaj ta jakość była coraz lepsza. Kto się nie rozwija, ten się cofa. Nie ma stania w miejscu. No myślę, że to też w odbiorze będzie dużo bardziej przyjemne w trakcie sesji finałowej. Chociażby same prezentacje będą wyglądać zupełnie inaczej niż na poprzednich Mistrzostwach Polski. Ci, którzy śledzili transmisję z Lublina, wiedzą już na pewno, o co chodzi. Będzie można naszych najlepszych pływaków zobaczyć z bliska. No i trochę lepiej, jeszcze trochę lepiej poczuć atmosferę całych zawodów.
1100 metrów będzie miał za chwilę za sobą już prowadzący w tej serii Marcin Szarpak. A więc 400 metrów zostało do pokonania. 11 minut 45 sekund i 0,02 w tym momencie. No to płynie tak 15 sekund wolniej od życiówki. Nie zanosi się raczej, żeby na tych 400 metrach ostatnich przyspieszył aż tak znacznie. No, czyli ta skromna obsada jednak tutaj sprawi, że mimo, że popłynie znacznie wolniej niż dwa lata temu na Mistrzostwach Polski, to jednak będzie wyżej. No tak, ale pływanie to jest taki specyficzny sport, że w imprezach rangi mistrzowskiej pływa się po miejsca. Tutaj można oczywiście się spierać, że czas jest najważniejszy. Oczywiście czas w zdecydowanej większości przypadków, czy lepszy czas niż rekord życiowy, gwarantuje jakieś wyższe miejsce, natomiast no, też pamiętajmy, że w wielu konkurencjach po prostu nie ma czasu, nie ma miejsca na to, żeby oglądać się na rywali, żeby kalkulować. Zerknąłem w stronę podglądu transmisji, jeżeli dobrze widziałem, to tam nam gdzieś Michał Poprawa mignął na rozpływaniu. No to też taka dodatkowa wrzutka, której do tej pory nie mieliśmy okazji robić, ale tutaj te mistrzostwa w zupełnie nowym stylu pokazywane, o właśnie. Mam nadzieję, że Państwu będzie się podobało i że to będzie taki dodatkowy smaczek, który sprawi, że jeszcze lepiej zapamiętacie te mistrzostwa. Ale Michał obiecuje, że dojdziemy do takiego poziomu, że będziemy na basenie rozgrzewkowym wyłapywać te największe gwiazdy. Będzie grafika z imieniem i nazwiskiem i w jakiej konkurencji za chwilę będzie się ścigać. Oczywiście to jeszcze nie na tych mistrzostwach, ale kiedyś na pewno się uda. Jest to jakiś cel. A cele są ambitne, trzeba przyznać. I tutaj Michał też. Ambitni ludzie stawiają sobie ambitne cele. No właśnie. Michał też nie zwalnia tempa, więc będziemy to obserwować w trakcie tych mistrzostw na pewno. Nie wiem, ilu z obecnych widzów pamięta początki Mega Timing. Początki transmisji na przykład. To dopiero byłaby różnica. Nawet Michał nie wie, kiedy była pierwsza transmisja. Może konkurs. Organizować? Michał ma duży zapas Prince Polo, więc możemy zrobić konkurs, jeśli ktoś pamięta, a jest w Olsztynie. To będzie nawet okazja taką nagrodę odebrać. Kiedy była pierwsza internetowa transmisja z zawodów pływackich na portalu Mega Timing? A jak ktoś jeszcze odpowie, gdzie, to dostanie albo drugie Prince Polo, albo kawę. Jest też bezkofeinowa? Michał, pytanie do ciebie. Może być bezkofeinowa, więc jak ktoś nie pije kofeinowej, może być kawa bezkofeinowa. Czyli tak jak mówiłeś, dla Państwa wszystko. Ostatnie trzy długości pływalni ma do pokonania Marcin Szarpak, płynący na torze czwartym, prowadzący od startu do mety. Tak naprawdę już za chwilę usłyszymy, w zasadzie Marcin usłyszy, mamy nadzieję, że usłyszy gwizdek. No to też różnie z tym bywa i przekonał się o tym dobitnie nawet Danas Rapsys. No Danas Rapsys oczywiście nie słyszał gwizdka, on sobie po prostu źle policzył 50 na 400 metrach, na 400 metrach gwizdków nie ma. Ale trzeba rzeczywiście umiejętnie te długości basenu sobie liczyć na wypadek, gdyby na takim długim dystansie na przykład tego gwizdka nie usłyszeć. Ale zdarza się i najlepszym, zdarza się przepłynąć za mało, a zdarza się zrobić nawrót po skończeniu dystansu i płynąć dalej z przekonaniem, że to jeszcze nie koniec. A w zasadzie nie wiem, co jest gorsze. No bo tutaj za wcześnie finiszujesz, tutaj masz jeszcze trochę siły, mógłbyś docisnąć, a tutaj... Tutaj robisz nawrót ze świadomością, że teraz docisnę, a to się okazuje, że już nie. 16 minut, 8 sekund i 0,02. Marcin Szarpak wygrywa wyścig. Pierwszy na 1500 metrów stylem dowolnym zajmuje. W najgorszym przypadku 11 miejsce w naszym kraju.
będziemy obserwować. Oczywiście po południu, a czy wszyscy pływacy w tym drugim wyścigu poradzą sobie lepiej? Jacek Nowacki, Bartek Domalewski. Patrzę na wyniki zawodników Kormorana Olsztyn w Mistrzostwach Polski do lat 15. 16:43, 16:53. Teraz na torze trzecim Jacek Nowacki. Będzie wolniej. 17 minut, 2 sekundy i 55 setnych, jeżeli dobrze widzę. A Domalewski 17:11:43. Strasznie się ożywił Piotrek Woźnicki. Robi nam konkurencję. Próbuje przebić się przez szybę do naszych mikrofonów. Musimy go zagadać troszkę. No rzeczywiście tutaj podniósł głos w zaskakującym momencie. Może się tak ucieszył, że to już koniec porannej sesji. Teraz ma przerwę, może odpocząć, porozmawiać ze swoimi zawodnikami, zjeść obiad i wrócić z jeszcze większym wigorem na sesję finałową. A ta sesja finałowa już za kilka godzin, o godzinie 17:00, początek pierwszych wyścigów na 50 metrów stylem dowolnym. Od razu od takiej konkurencji bardzo dynamicznej będziemy tutaj rozpoczynać walkę o medale. To co, jakaś mała zabawa? Jakiś typerek przed finałami? Możemy, czy to jeszcze za wcześnie? Jak najbardziej. Myślę, że to jest dobry moment, chociaż nie wiemy, czy ktoś przypadkiem się nie wycofał z tych wyścigów finałowych. Ale myślisz, że wycofał się ktoś z tych, którzy będą się bili o medale? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Tutaj absolutnie nie dopuszczam takiej możliwości. 50 metrów stylem dowolnym kobiet. Tu już mamy oficjalne listy startowe, więc tu już wszystko jest jasne. No i Kornelia Fitkiewicz, wydaje się, że w swojej dyspozycji z tego sezonu raczej nie powinna mieć problemów z tym, żeby sięgnąć po złoto. Zobaczymy, jak poradzi sobie Julia Majk, bo ona tutaj w tej stawce będzie najmłodsza, jedyna juniorka, która powalczy o medale i od razu już w eliminacjach poradziła sobie bardzo dobrze, miejsce drugie. 25 sekund i 4 setne. Też chyba niedosyt po rocznikowych mistrzostwach. Tam dyskwalifikacja, jeśli dobrze pamiętam, na setkę kraulem. Zawodniczka z Kalisza, on zdecydowanie najmocniejsza w swoim roczniku, jeśli chodzi o te kraulowe sprinty. 50 mężczyzn. Ktoś zagrozi Pawłowi Juraszkowi. Konrad Czerniak oszczędza siły, wycofał się z setki delfinem. Być może Konrad jeszcze tutaj będzie chciał powalczyć o to złoto, skoro rzeczywiście odpuszczony start na 100 metrów stylem motylkowym i wszystkie siły rzucone na ten występ, to myślę, że to znaczy, że on czuje się mocny w rywalizacji sprinterów, albo z drugiej strony aż tak bardzo mocny się nie czuje. Ciężko powiedzieć tak naprawdę, jak to wszystko odbiera Konrad, natomiast skupia się na tej rywalizacji, więc będzie tutaj chciał na pewno z Pawłem powalczyć, ale wydaje mi się, że Paweł też, dla niego to jest najważniejszy start na tych mistrzostwach, nie ma co do tego wątpliwości i on tutaj według mnie sobie poradzi, według mnie obroni tytuł, po raz czwarty z rzędu zostanie mistrzem kraju. 400 zmiennym kobiet. Ola Knop wygląda całkiem mocno po tych eliminacjach. Myślę, że pokazała się z dobrej strony i powalczy o to, żeby tytuł obronić. No, dużo trudniej chyba wytypować zwycięzcę na 400 metrów zmiennym mężczyzn, tak mi się wydaje przynajmniej, bo tutaj stawka bardziej wyrównana, takie mam wrażenie. A w kwestii 400 zmiennym kobiet też stawiasz na Ole, czy po prostu mnie wypuściłeś? Nie, zgadzam się z tobą, więc nie ma sensu powtarzać tych samych typów. No tutaj rzeczywiście w rywalizacji mężczyzn sytuacja trochę trudniejsza do wytypowania, no ale jak już tak idziemy tropem obrońców tytułu, bo na razie w każdej konkurencji wskazałem jako potencjalnego zwycięzcę obrońcę tytułu, no to stawiam na Dawida Szwedzkiego. No to ja z przekory może powiem, że Dominik Bujak wyglądał bardzo dobrze w eliminacji. 100 metrów stylem motylkowym. U kobiet wyrównana stawka. Wyrównana z Pauliną Nogaj, która jako jedyna złamała barierę 59 sekund dziś rano. No i tu chyba trzeba się nastawić na jej rywalizację z Klaudią Naziębło. Tak mi się wydaje. No, Naziębło druga 50 zwłaszcza pokazała, że jest mocna.
Na pierwszej dała trochę pohasać koleżance. No właśnie, młodszej, pytanie, czy tak samo zrobi w finale i czy przypadkiem na przykład ta przewaga po pierwszych 50 metrach Pauliny nie będzie zbyt duża, chociaż Paulina też raczej woli dobrze finiszować niż szybko rozpocząć. Ja myślę, że Klaudia aż tak wolno na pewno nie rozpocznie w finale, zatem być może nie będzie trzeba było nic, albo dużo nie trzeba będzie odrabiać. No w każdym razie tutaj, no ja stawiam na Klaudię na ziemię mimo wszystko. A ja tylko w kwestii jeszcze tego wolnego rozpoczęcia i szybkiego zakończenia, no to w tych eliminacjach, tak patrząc na międzyczasy, Paulina Nogai jeszcze wolniej rozpoczęła 50 od Klaudii na ziemię, a finisz miała najlepszy w całej stawce, jako jedyna popłynęła poniżej 31 sekund, więc... No tak mówię, żeby tylko na potwierdzenie moich słów, które wcześniej powiedziałem. No i co, setka delfinem mężczyzn, moim zdaniem, wyścig wieczoru. Marcin Cieślak z formą z ASL pewnie nie mielibyśmy wątpliwości. Pytanie, czy tutaj w Olsztynie też szykował się do tego startu na Mistrzostwach Polski jakoś wybitnie, bo pewnie minimum w którejś z konkurencji na Mistrzostwa Europy wywalczy. A czy w rywalizacji z Jakubem Majerskim okaże się lepszy? Majerski na pewno bardzo ambitnie do tej rywalizacji podejdzie, bo to już było widać w eliminacjach. Ale trzeba przyznać, że ta stawka robi wrażenie. Oczywiście chcielibyśmy oglądać także Konrada Czerniaka wśród finalistów, ale wycofał się ze startu. Natomiast tak jak mówisz, Cieślak, Majerski, Majchrzak, Korzeniowski, no, naprawdę to może być taka wisienka na torcie dzisiejszych startów. Rewelacyjna obsada i zastanawiam się, jak ta przerwa wpłynęła na Marcina Cieślaka po powrocie z Budapesztu. Wiemy choćby po tej nieudanej próbie popłynięcia Caleba Dressela oczywiście w stroju z 2009 roku poniżej 20 sekund na 50 kraulem. Próba nieudana, świadcząca o tym, popłynął wolniej niż pływał w Budapeszcie, że jednak te starty przez 5 tygodni, a w przypadku Majchrzaka czy Cieślaka także, to był start do samego końca, bo przecież Cali Condor spływali w finale, zwyciężyli zresztą w całych rozgrywkach. To był niesamowity wysiłek. To się może wydawać, że tak tylko tam 50 czy seteczki, od czasu do czasu jakieś 200 metrów, tak jak Kasper, ale to jednak było kilka bardzo intensywnych dni startowych. I śmiałem się trochę, rozmawiając z Kacperem, gdy już wrócił z Budapesztu, że on mówi, że teraz odpoczywa. Mówię, ale po czym ty odpoczywasz, chłopie? Przecież to była taka zabawa miła dla oka, jeszcze coś tam się udało zarobić, więc daj spokój, nie ma po czym odpoczywać. Trochę się śmialiśmy, no ale naprawdę ci zawodnicy wrócili wyczerpani. Radek Kawęcki też tutaj zdecydowanie mniej obłożony startami niż zwykle w Mistrzostwach Polski. Marcin Cieślak, nie wiem, jak ten odpoczynek na niego wpłynie. Nie sądzę, żeby pływał aż tak szybko jak w Budapeszcie, ale czy wystarczy to do zdobycia Mistrzostwa Polski? No będziemy mądrzejsi dzisiaj późnym popołudniem czy wczesnym wieczorem, no tak. Jak kto woli. Patrząc jeszcze na tę stawkę, to tak sobie od razu pomyślałem, 10 do finału A kwalifikuje się Ksawery Masiuk. To dla niego też taki początek fajnego zwieńczenia tego roku, bo on, to widzieliśmy już praktycznie od powrotu do pływania w maju, w czerwcu. On naprawdę dobrze przepracował tę przerwę spowodowaną pandemią i on tutaj już po tych rocznikowych mistrzostwach, nie wiem, czy będzie w stanie pływać aż tak szybko, jak miało to miejsce w Gliwicach, ale to będzie i dla niego, i dla Filipa Kosińskiego takie ukoronowanie, myślę, całego sezonu. Natomiast ta ostatnia konkurencja to 800 i 1500 metrów stylem dowolnym. Rywalizacja na długich dystansach. Paulina Piechota i Wojciech Wojdak. Tutaj wydaje mi się, że jakichś wielkich niespodzianek nie będzie. To tutaj możemy zrobić krok dalej. Rekord Polski Paulin Piechoty? Będzie. 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 Pamiętam, jak w tamtym roku w Ostrowcu Świętokrzyskim ona była przecież bardzo dobrze dysponowana, bo poprawiła i rekord Polski na 400 i 1500 metrów, a ten start na 800 zupełnie jej nie wyszedł. Ona wtedy mocno przybita po tym starcie. Może trochę ją to wtedy zmobilizowało na te kolejne starty, żeby pokazać się z naprawdę dobrej strony, ale myślę, że tutaj już ten rekord Polski w jej wykonaniu padnie.
No Wojciech Wojtak też, patrząc na rankingi, tylko ma na tyle dużą przewagę, że wydaje się, o, chociaż też zależy, czy będzie pływał w finale na 400 zmiennym i jak dużo będzie go kosztował ten wyścig, ale wydaje się, że mimo wszystko z tymi krajowymi rywalami powinien sobie i w tej konkurencji poradzić. No i chyba tyle, prawda? Tak, myślę, że w ten sposób będziemy kończyć pierwszą część Mistrzostw Polski. Za nami sesja eliminacyjna o godzinie 17:00 finały. Wcześniej ceremonia otwarcia, na którą również serdecznie zapraszamy. No i cóż, na teraz z Aquasfery to już wszystko. Żegnamy się serdecznie. Szymon Gagatek. Maciej Bonecki. Do usłyszenia.